Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Przed chwilą skończyliśmy z sąsiadem robić bramę. Zeszło aż do wieczora prawie. Chciałem puścić kury na zielonkę, ale trochę pogoda nam się popsuła. Miało już dzisiaj nie padać, także myślę, że to tylko przelotny i zaraz tam podejdziemy. Ja też dzisiaj pół dnia w rozjazdach, bo najpierw byłem z rana w Legionowie, tam sprawy pozałatwiać. Pozałatwiałem, z grubsza się udało. Jeżeli jesteście ciekawi, co tam pozałatwiałem, to jutro będzie w gniocie, o ile wszystko pójdzie dobrze z planem. To jedno. Drugie, bramę zaczęliśmy obsadzać i teraz wrzucę wam zdjęcia. To jest jedno skrzydło i to jest drugie skrzydło. I patrzcie, że nikt nie zauważył różnicy wcześniej. Ani ja, ani sąsiad, ani pan, co to sprzedawał, ani pan, jak to brał gdzieś tam z hurtowni. To chyba nawet nagrałem tą bramę gdzieś na gniocie. To nikt z widzów też nie zauważył. Kilka tysięcy osób. Nie przypominam sobie, żeby były komentarze, że są dwa skrzydła różne, a się okazały niestety różne. No i taka to robota. Trzeba było do pana zadzwonić. Niestety pan nie miał drugiego skrzydła, akurat co by pasowało. Całą bramę wymienić. Dzisiaj z tym walczyliśmy. Jak przestanie trochę tak lać, to podejdziemy i wam pokażę. Lecę im otworzę, bo jest ulewa, one się tu dobijają do bramy. Nie potrafią wejść. Wyjść to potrafiłyście. Edziu, chodź! Chodź do chałupi. Niech one się tu zejdą. Chodź tu! Czasem trzeba krzyknąć, ale tak to się słucha. Kto chciał, to się schował. Kaczki i gęsi to oczywiście się nie chowają, im tam deszcz nie przeszkadza. Tu jedna kurka siedzi dalej, ale jest pod okapem, także nie ma problemu. Może zaraz przejdzie, mam nadzieję. Przelotny ma być tylko, jeszcze jest 10 minut i powinno się rozpogodzić. No i rzeczywiście, kilka minut minęło i przestało padać. Mam nadzieję, że już nie będzie padało. Satelita się nie omyliła tym razem. Tak oto się prezentuje nowa brama. Nowa od tamtej starej. I widzicie, jest trochę różnica od furtki, bo furtka ma te takie przęsła. Znaczy przęsła, te takie belki, wiecie, te małe na dole, a ta nie ma, a tamta miała. Ale myślę, że i tak pasuje, jest zupełnie w tym samym stylu. Po prostu furtka będzie miała zagęszczone na dole, tu nie będzie zagęszczone na dole. No taka różnica. Nic już nie wymyślę. Dobrze jest, jak jest. To zalaliśmy, teraz deszcz jeszcze popadał. To wciągnie. No i dobra, można by wziąć waserwagę, zaraz sprawdzić, czy jest równo, ale tutaj już widać, że równo. Patrzcie, jak tutaj trafiliśmy. Idealnie, a to słupek musi być tak wkopany na taką głębokość, żeby to się łapało. No nie było to proste, zeszło nam z tym długo. No ale jak widać na załączonym obrazku, udało się idealnie. Tutaj jest mała przerwa. Tam można sobie dokręcić na zawiaskach, bo one tu mają taki gwint, się wyciągają. Także jakbym chciał mieć tutaj na styk, żeby w ogóle nie było przerwy, to jest to do zrobienia, bo i z jednej i z drugiej strony tam dwa kółka się odkręci i będzie luks. Tutaj są miejsca na śruby. Piachem zaszły, trzeba by to wymyć. Są miejsca na śruby, to mam tutaj już te zamknięcia, mam takie zamknięcie w ziemię, co się wbija. To trzeba by chyba wylać kawałek rurki i wsadzić. No ale to się potem będzie myślało, no nie jest źle. Tutaj furtka, tu trzeba będzie pewnie trochę skopać, bo tu była górka i tu jest niżej. No ale tak, jestem zadowolony. Jeszcze jeden słupek dzisiaj zalaliśmy o ten tutaj, bo jedno przęsło by tutaj nie starczyło od słupka do tamtego słupka i tu chciałem mieć po skosie, żeby właśnie, o, samochód stoi na zewnątrz, żebym tutaj nie musiał tego ruszać, żeby łatwo się było wjeżdżać, wyjeżdżać Lublinem czy coś większego przyjedzie, by tam było akurat zastawione, gdzie ja stoję, to będzie łatwiej wjeżdżać. No i trzeba było tutaj podzielić, dać słupek na środku. Tutaj na tamten kawałek mam akurat taką docinkę, jak potrzeba, a tutaj się da z całego panela. No i luks, tylko też tu panel, to będzie na ten słupek wystawało z tyle. No może z tyle. To najwyżej flexem się tak utnie, żeby tak jakiś, żeby jakaś taka linia była elegancka, ale to tam melodia przyszłości to. To nie musi wyglądać ładnie. Ważne, żeby Edzio i Bocianek i reszta bandy nie wychodziła poza podwórko. To już będzie dobrze. A jak tu robiliśmy, to gęsi kaczki tu łaziły między nami po drodze w kółko.
wezmę małą Wasserwaage. No w oczku, nie ma co tam. I tutaj, no też w oczku, z grubsza. No można by ciut tam pchnąć w tamtą. No dobra, pchnąłem jeszcze ze dwa razy i teraz jest już idealnie. Już tu nie kombinuję nic z nim. Jak coś, to na zawiaskach można zawsze poustawiać. Jeden dać trochę bardziej, drugi trochę mniej i będzie luks. Pan przywiózł tą bramę na wymianę, to przy okazji dobrałem tyle przęseł, ile brakuje, tyle słupków, tylko kilka się trafiło w innym kolorze. No nie wiem, jak znajdę jeszcze takie gdzieś, to dobiorę w takim ciemniejszym, a jak nie, to się da jakoś na przemian tam. Wszystko jedno, jaki ma kolor. Ważne, żeby to już skończyć. No tak naprawdę to jest jeszcze jeden dzień roboty. Co prawda jutro to się na pewno tego nie uda zrobić. No bo od rana będę tam do miasta, muszę jechać sprawy pozałatwiać, ale to w jutrzejszym gniocie. No bo dopiero nagram, jak się uda załatwić. Tu nie ma nic pewnego nagrywać. Edziu, od perełki się nauczyłeś, zaraz ty też będziesz cały w błocie. No. Wszyscy się tu w błocie taplają. Brzydka pogoda, przed chwilą padało, to nie w głowie im wycieczki do lasu. Nawet bocianek, prowodry tych wycieczek to tutaj pod dębem sobie stoi. Dąb to późno puszczaliście, ale już pąki ma. Podniosłem im wieżeje, może któraś się tu skusi przyjść. Takie pojedyncze przychodzą sobie, dziubią, nawet kaczki i gęsi widziałem tam były w środku. No ale jeszcze tu mają tego zielonego, żeby to wyjadły, tu przekopały. Jakby takie coś było u nich na wybiegu, gdzie są cały dzień, to by po jednym dniu śladu po tym nie było. Bo już miałem taki przykład, jak przęsła leżały, to pod przęsłami takie różne roślinki sobie wzrosły. Zabrałem przęsła w jeden dzień, sam piach. A tutaj jakoś pomału im idzie, no ale tu mają w koło co dziubać. Za to pigwa się bardzo ładnie zazieleniła. No już tych zielonych pędów to ma masę. Ona tu dobrze rośnie. A króliki dzisiaj mają w repertuarze siano z burakiem, takiego wiesiołka z jakimiś tam warzywami. Czarny to samo. No i słuchajcie, króliki, w planach wasza klatka nowa. Ja wiem, że ona jest w planach od roku, ale trochę ruchy się zagęszczają. Przyjadą goście po świętach, z czego jeden gość to ma takie zdolności plastyczno-techniczne, bym powiedział. Może mi pomoże i byście miały elegancko. No nie macie tu tragedii, no już. Już tak nie narzekajcie, ale dobrze też wcale. A jest w planie akurat, idzie wiosna, lato, trochę z wybiegiem. Zrobi się wam, zrobi. I tam po drugiej stronie, nie u kur, ale przed chałupą, żebyście trochę oczy cieszyły. Bo co, mnożyć się nie chcecie, do piekarnika iść nie chcecie, to chociaż oko pocieszycie. Taki będzie z was pożytek. Perełka na dyżurze, bo ona tutaj myszy łapie, bo te myszy właśnie, ja przyuważyłem kiedyś, bo perełkę zamknąłem w kurniku na noc, tylko przypomniało mi się jeszcze wieczorem, znaczy do późna nie było perełki w domu i myślę, gdzie ona może być, może w kurniku zamknąłem, przyszedłem i tu była i akurat goniła myszę tutaj po tych drzwiach, także tutaj perełka siedzi, a ta kurka, to jest ciekawe, bo ona siadła na kaczych jajach. To może być ta, która już raz kacze jaja wysiedziała. Siedzi tutaj drugi dzień chyba już. Perełka, nie przeszkadza jej. Więc jest szansa, że jej się uda. No z tymi takimi rudymi kurkami, to wiecie, one nie są obrączkowane. To ja nigdy nie wiem, czy to ta, czy inna. No ale podobna do tamtej, co wysiedziała te kacze jajka. Ej, Dziu, ty to wcale wychodź, bo jeszcze ją przestraszysz. Ty tu się nie kręć. Tu garnek, żeby wyjadły do końca, ma małygę. No i to by było ciekawe. Tam jest sporo tych jajek. Ja im specjalnie nie zabierałem. Może będą małe kaczki. Lepiej na pewno kura wysiedzi, niż ja w inkubatorze, bo ja tylko trzy miałem. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Dobra informacja, że ta kurka siadła na kaczych jajach. Ciekawe, czy wysiedzi tyle czasu. Trochę tam ma słabe miejsce. Może bym ją przełożył tutaj. No ale zobaczę, jak z dwa jeszcze dni posiedzi, to ją może przełożymy, jak już będzie tak na pewno kwoczyła. A na dzisiaj to wszystko, ja się z wami żegnam. Lecę, zjem w końcu coś, bo od rana jestem w biegu. Na szczęście się udało tą bramę obsadzić. Niech obsycha, zaschnie ze dwa dni. Zrobi się do końca ten płot.
Jutro się nie zrobi, bo jutro są sprawy do załatwiania, ale jak się uda, to będzie w jutrzejszym gniocie. Bardzo fajne sprawy, nawet takie, że jakby się udało je szybko załatwić z rana, to by było co potem świętować, ale jutro nie będzie świętowania, bo jest Wielki Piątek. Za to wesołe święta się mogą szykować, ale to zapraszam na jutro. A dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!